Hejka w kolejnym filmie. Także dalej siedzę przy karecie, przy tym moim zmodyfikowanym, można tak powiedzieć. No, także ostatnio się wkurzyłem, no bo i to zasilanie, no wiadomo, 4 razy a baterie nie są zbyt wydajne w cygaretach. Garet posiada ikonkę pełnego rozładowania oznaczeniem X, czyli znikną już kreski z baterii, to wtedy jest taki X i wtedy powinno się baterie wymieniać, ale niestety zostało to tak zaprojektowane, nie wiem czy w pośpiechu czy jak, czy to po prostu było nieprzemyślane i tak dalej. Może było przemyślane, tylko że firma Garrett może miała problemy jakieś z tym tutaj, na razie tego układu nie ma, ja go wylutowałem. Chodzi o wzmacniacz audio, który zarządza tutaj dźwiękiem. Być może wtedy nie było takich dostępnych wzmacniaczy, bo też, no nie wiem, po prostu nie wiem, także ale płyta została i wszystkie układy stabilizujące zostały tak zaprojektowane, że Garrett pracuje stabilnie, można powiedzieć, do 12V, 12,5V. Oczywiście stabilizatory na to pozwalają, wykrywać się będzie uruchamiał, ale jako bezpośrednio nie można stosować takiego zasilania. Już wcześniej wspominałem, z tego względu akurat tego wzmacniacza tu nie ma, jest wyciągnięty. No a całym problemem właśnie sprawia ten wzmacniacz, który tam jest. On pracuje między chyba 3 a 6 V, zasilanie takie odpowiednie dla niego. No i on po prostu nie pracuje na wyższym napięciu, z tego względu, że się upiecze i będzie po wzmacniaczu. Czyli no, na razie zrobiłem prototyp zasilania, zaraz wam to pokażę. Żeby jakoś było widać. Oj kurczę. Także tutaj mam zastosowany koszyk pod ogniwa. Te duże takie. Nie pamiętam jakie one. Aha, jest tutaj, dobra, numer 18650, 37V. Te są akurat bardzo wydajne, bo to jakie kiedyś tam nawet je chyba przez Ofernusie używałem. 74WH. Czyli są bardzo dużej pojemności. No i są dwa takie ogniwa, to zastosowane, one chyba razem mają. Powinny mieć coś ponad 8V. Mierzyłem, czyli tam się niby zgadza. Wykrywacz na nich działa, włącza się. Oczywiście próbowałem rozwiązać na przykład. A tutaj robiłem i zastosowałem stabilizator, żeby stabilizatory to są 6V, 7806. Włączałem to tutaj, ale i prawdopodobnie ten stabilizator no, daje 6V prawidłowo, bo ja mierzyłem, ale prawdopodobnie nie jest zbyt wydajny, jeśli chodzi o natężenie prądu. Czyli siedzieć, że baterie niby mają 8, stabilizuje napięcie do 6, ale że stabilizator jest niewydajny i wykrywacz pokazuje jedną kreskę baterii. Także to rozwiązanie przynajmniej nie działa. No dobra, także to sobie na razie odpuściłem. Ono tutaj przyjdziemy. Kurde, nie wygodnie. Albo zrobimy sobie to w drugą stronę, żeby to trochę omówić temat. Czyli tak, tu w tym miejscu jest podlutowany taki stabilizator też 6V, taki sam jak tamten. Tutaj jest odpowiednio podlutowany, jak widzicie. Zrobiłem go dla wzmacniacza audio, stabilizuje napięcie teraz 8V na 6V dla tego małego PCB razem z potencjometrem od wzmacniacza PAM.
Sam zmacniacz działań na razie nie dzieje. No jeszcze to było zmacniacz też ten LM, ale go na razie wylutowałem. Jeszcze siedziałem, myślałem, czemu to nie działa i na razie nic. Próbowałem wzmacniaczem PAM zastąpić to tutaj LM, ale coś na razie nie działa i nie wiem czemu. Nie da rady tego tak zrobić. Dobra, ale ten wzmacniacz na stabilizatorze działa, się uruchamia. Ten wzmacniacz będę musiał z powrotem wlotować i wtedy też na niego podać ze stabilizatora 6V, podać mu napięcie, bo ja już wam wcześniej mówiłem, że on pobiera napięcie bezpośrednio z baterii. Jeśli ktoś będzie próbował modyfikować na zasilanie jakieś wyższe, no to od razu idzie zwar, zbyt duży prąd i jest pod tym wzmacniaczu tutaj. Także jestem na razie w trakcie prób i tak dalej. Także nie wiem, czy to będzie widać. O, teraz może. Czyli tak, raz, dwa, trzy, cztery, czwarta, piąta, szósta noga. Czyli szósta noga. Ktoś chciał tam coś modyfikować, inne ten. To jak tutaj macie piątą nogę i szóstą nogę, ta szósta noga musi być odlutowana od płyty, od wzmacniacza. I tu musi być zastosowany stabilizator. I wtedy można sobie podpiąć wyższe napięcie, bardziej wydajne i tak dalej. No, jeszcze tego nie stosowałem, także będę testował, zobaczymy co i jak. No, ogólnie dużo czytam, dużo sprawdzam na internecie, po jakichś ruskich forach, co tam się da jeszcze zrobić. Jeszcze widziałem, że gdzieś tam coś doczytałem, że Gareth coś tutaj tak zaprojektował, to chyba z tamtej strony będzie tak, jak są te wszystkie tutaj układy stabilizujące, że tutaj, kurde, coś tu mi się rozwiązuje. Tutaj jest chyba ten rezystor, z tego co ja tam czytałem. O, ten tutaj. Tutaj jest taki rezystor dany, że z któregoś stabilizatora napięcie jest po prostu wartością tak nominalną, że czasami coś tam pisało, że może coś być niewystarczające i tutaj można podlutować jeszcze jeden rezystor. Już nie pamiętam jakiej wartości on był. Żeby to napięcie troszkę podnieść, tam nie pamiętam ile dokładnie, czy 0,2V, czy 0,5V. Żeby cały układ lepiej pracował, tak. To było zaprojektowane, przynajmniej tamten rezystor i ten cały pierdolnik stabilizujący, żeby to... Prawdopodobnie chodzi o układ. No co cały procesor, że tutaj jest napięcie minimalne, taka minimalna wartość, jaką dało się uzyskać po prostu, żeby był mniejszy pobór prądu dla procesora, ale że czasami może być coś niewydajnie, więc może to też negatywne skutki mieć. Na razie tak tej poprawki nie robiłem, więc nie wiem, ale pewnie zrobimy, jeśli będzie wszystko działać. No trochę tutaj jest okablowanie i tak dalej. Ale nie o to chodzi, ma to dobrze wszystko działać tak jak ja chciałem, żeby to działało. Tutaj jednego perka też nie ma, jest wylitowany, tam jest na przednim panelu zrobiony grunt też. No już to przetestowałem, grunt działa, można eliminować wpływ gruntu, można wycinać kamienie i tak dalej. Jest na przednim panelu też na razie zrobiony prototyp, można powiedzieć, z tej strony. Tam jeszcze będę musiał trochę poprawić płytkę, bo tutaj jest bardzo mało miejsca, bo tam trochę przeszkadza gniazdo od wtyczki. No dobra, także to się nic. Dobra, mieszę z tym, bo mi się tu urwały kable od głośnika, ale wzmacniacz na razie audio nie działa. Także zaraz wam pokażę. Działać. Oczywiście dźwięku na razie nie ma, jak widzicie. No jakby się coś wzbudzało czy coś, to by tutaj zaraz coś tam skakało i tak dalej.
pełne naładowanie baterii, czyli zasilanie jest na pewno wydajne i po prostu nie będzie już występował teraz objaw rozładowania czy coś. Ja tak myślę, że takie baterie wystarczą gdzieś do, bo zależy ile cały układ pobiera prądu, bo tego to nie wiem. Ale jeśli to wytrzyma, powiedzmy, na 3 wypady po 8 godzin, to jest wystarczające. Później wystarczy podładować tylko sobie akumulatory. No, akumulatory jeszcze też myślałem, jak to rozwiązać, bo chciałem rozwiązać zasilanie podobnie jak mam w Micronie, czyli zastosować kurczę, jak to się nazywało, stabilizator, tylko no, taki układ do ładowania baterii litowo-jonowych i tak dalej do tych, ale na razie zrobiłem to przynajmniej w tym egzemplarzu. Tutaj jest koszyk. No, no to jeszcze zaraz wam wspomnę. No, koszyk jest na dwa te ogniwa. Tu stare to musiałem to powywalać, czy musiałem wyfrezować i tak dalej. No troszkę tam musiałem zmodyfikować obudowę, bo mi tutaj to trochę za randy tutaj były za wysokie, trzeba było to trochę obszlifować i tak dalej. No tutaj też musiałem to sfrezować, bo tutaj były takie płatki, które trzymały ogniwa te stare, to już teraz niepotrzebne. No czyli jeśli będzie to działać, wytrzyma nam na przykład, dajmy na to 3 dni, no to wtedy sobie wyciągamy baterię. Tutaj jest taka, można powiedzieć, ładowarka na to ogniwa. Wkładamy je, ile dobrze mówię, szeregowo, czyli plus minus, plus minus. No oczywiście ładowarka 5V, można w dowolnej ładowarce telefonu czy pod komputerem ładować. Tu są jeszcze dwa LEDy wskazujące ładowanie i tak dalej. Także wyciągamy, ładujemy, z powrotem wkładamy. A tutaj jest na odwrót plus minus, minus plus są baterie, bo tu musi być inny prąd po prostu. Także mamy na zewnętrznej ładowarce tutaj zrobione, bo chciałem zrobić tutaj, tak jak mówiłem, na układ, który po prostu będzie ładował te ogniwa. No ale to też trzeba dokupić jeszcze gniazdo do ładowania, trzeba kupić cały układ tutaj. Cały układ i no i jeszcze ładowarkę, chyba 9V musi być. Wydaje na 7A, żeby 0,5A podczas ładowania było na jedno ogniwo i tak dalej. W tym egzemplarzu tak zrobię i to tak na razie zostanie, nic też więcej raczej chyba nie będę udoskonalał. Jeszcze miałem jeszcze tam pomysły, żeby zastosować no już tutaj gdzieś wmontować transmitter, czyli nadajnik pod Bluetooth, ale już chyba sobie to odpuszczę. Włożę później to w kupę kasy w to i to później będzie znowu ciężko sprzedać. Tak więc chyba nie będę się tutaj na większe jakieś koszta dotyczące modyfikacji Galeta się zagłębią. No jeszcze miałem robić podświetlenie, ale to chyba sobie też odpuszczę. Też kupa roboty, kupa modyfikowania, trzeba znowu przemyśleć wszystko, co jak zastosować i tak dalej. No jeszcze wzmocniłem sekcję, bo się da, można poprzez wywalenie zamianę jednego rezystora, można wzmocnić sobie, wzmacniać nadajnika, to jest ten rezystor tutaj. Nie pamiętam jaką już standardową wartość ma, ale chyba 100 ohm, można go zastąpić 0 ohmowym rezystorem. I co się z tym wiąże? No na pewno nieco może wzrosnąć zasięg, może poprawić się czułość, ale może być wykrywacz mi stabilny i tak dalej. No, ja to wymieniałem i niby
jest ok, także zwiększanie zasięgów przez modyfikowanie płyty wiąże się z mniej stabilnym wykrywaczem, z tego względu, że zasilanie, które jest, jest po prostu niewydajne, no i niestety wykrywacz. Jednak tam się trochę pomyliłem co do zasilania baterii, ale to różnie w różnych egzemplarzach. W tym egzemplarzu na przykład wykrywacz stabilnie pracuje do jednej kreski baterii, w innym pracuje na przykład do dwóch kresek. I tak przynajmniej mi się wydaje, że to jest wina niewydajnego zasilania, które zostało zaprojektowane na Geretta. I niestety jeszcze pozostanie. Także się nie da jako tako więcej tutaj zmodyfikować wykrywacza, podnosząc zasięg, skoro mamy zasilanie niewydajne. No dobra, to tyle z mojego gadania po planinie. Zobaczymy, co będzie dalej. Pogrzebie, bo dokończam ten projekt. Jakieś testy w terenie, ale raczej nic się nie powinno dziać. Wszystko działało stabilnie wcześniej na jednej kresce, teraz to już będzie bajka, bo będzie to działać no stabilnie, przynajmniej przez 2-3 dni, bez jakichś zbędnych wymiany baterii, bo mnie naprawdę to zdenerwowało, wkurzyło, żebym ja tutaj podczas grzebania, podczas modyfikowania baterii się szybko rozładowały i nic nie idzie zrobić, bo ludzie kochani, to jest jakaś paranoja i tak dalej. No także w Mikronie już mam też kupę, swoje zasilanie zrobiłem, mam już nie wiem przez 2-3 lata. Nie interesuje mnie, czy wykrywacz pół roku, czy 2 lata. Odpalam go, on chodzi, mogę spokojnie wyjść w teren, nie muszę kupować baterii, nie muszę się narażać na jakieś dodatkowe koszty. Ładuję tyle i sprzęt działa i wszystko z głowy. Także tutaj w Geretcie też by było trzeba takie, przynajmniej na takim zasilaniu to rozwiązać, bo wymiana baterii na to jest dla mnie bezsens. To jakieś Enelopy czy jakieś Energizery kupować, to też jest większy koszt, no i zresztą i tak dalej. No dobra, także tutaj będę dzisiaj jeszcze siedział, będę grzebał. Jeszcze muszę tutaj tego wszystkiego, to muszę się tu trochę poogarniać. Dzisiaj się trochę tym nowym sprzętem zajmę. To jest ten Grunt MX300. To tyle ciekawy jest, że on nie ma guzików jako takich, tylko ma touchpada, ja nawet nie wiedziałem. Czyli on tutaj ma. No, są funkcje wybierane, teraz już go na razie nie włączę. Poprzez dotykanie w odpowiednich selekcjach ekranu można zmieniać sobie tutaj nastawy, przynajmniej niektóre i tak dalej. Ale to jak już będzie wszystko działać, to wam wtedy to pokażę, wytłumaczę. Dzisiaj będę siedział, będę dalej grzebał, bo trochę posiedziałem, czytałem. Cewki od MacroRacera, a od MX300 są bardzo bliźniacze konstrukcje. Ja już, no w sumie już podłączałem, testowałem i to działa o dziwo. Ale będę musiał spróbować zestroić, nadałem ci odbiornik. Wtedy cewka będzie od MacroRacera bez problemu działać. Tylko mówię, muszę posiedzieć i muszę popatrzeć, o co chodzi na płycie, bo trochę siedziałem, ale uzyskałem rezultatu, który zamierzam uzyskać. Także na razie będę to też dalej grzebał. Da się to na pewno zestroić i będzie to 100% działać na cewce od MacroRacera. Bo miałem reanimować tamtą cewkę, no ale jak już mam tych cewek od tego MacroRacera tyle, no to jak się da i wiem, że się da, no mam nadzieję, że się da. No to będzie cewka od MacroRacera przy MX300 i to powinno działać. A jeszcze mała taka, małe moje spostrzeżenie, że
nie wszystkie cewki, nie do wszystkich wykrywaczy da się zestroić. To już teraz jestem tego pewien, bo kiedyś coś tam gadałem, że się da, ale jednak się nie da. Z tego względu, że niektóre cewki są proste, analogowe, mają tylko nadajniki, odbiorniki i to wszystko. I ustawia odpowiednią częstotliwość. Przy cewkach na przykład koncentrycznik jest bardziej skomplikowany i to nie jest tak sobie łatwo i zestroić i tak dalej. Trzeba też myśleć, posiedzieć, czy się da, czy się nie da. Tutaj znowu też cewki DD, ale one są też inaczej nawijane, bo tam jeszcze jest jakiś taki, można powiedzieć, nie wiem dokładnie, ale wiem, że jest na przykład 5 kabli na nadajniku są 2 uzwojenia, a na nadajniku są 3 uzwojenia, na odbiorniku są 2 uzwojenia. I też się wszystkiego nie da po prostu podłączyć, to zestroić, ale że to są bliźniacze konstrukcje cewek, to sprawdziłem, więc się da, tylko one się różnią między MX300 a MacroRacerem, częstotliwością się różni. Tu jest chyba 8,8, a tam jest 14 kHz, więc da się i działa. Testy były przeprowadzane, tylko był problem chyba z gruntem, no bo są nie takie kondensatory filtrujące i po prostu to jest rozstrojone. Działa na zasięgiem chyba ponad 20 do 30 cm, mi się wydaje, długie trzymałem były. No dobra, także mojego skromnego zaplecza spokoju. Trochę gadania. Dobra, także trochę informacji ode mnie. Dla tych, którzy się też chcą bawić w te naprawy, modyfikowanie i tak dalej. Więc tak to wszystko wygląda, tak się zapowiada. No i dobra, ja uciekam. Zobaczymy, co będzie w kolejnych odcinkach, co się uda, co się nie uda ogarnąć. No i tyle na razie ode mnie. Uciekam, trzymajcie się. No i do kolejnego odcinka. Cześć.